Cześć, dzisiaj chcę z Wami podzielić się moim sposobem na piękne, grube, długie rzęsy. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Po prostu zaczynamy, zapraszam. Tutaj nie ma co długo gadać, przechodzimy do konkretów. Słuchajcie, moim sposobem genialnym na to, żeby rzęsy były niemalże jak sztuczne, wyglądały bardzo zadowalająco, jest produkt marki Eveline. Nazywa się to SOS Lash Booster. Jest to, przynajmniej z nazwy, multifunkcyjne serum do rzęs 5 w 1 z olejkiem arganowym. I to, co nam producent obiecuje, to to, że objętość naszych rzęs ma być podwojona. Rzęsy mają być wydłużone, wzmocnione, odżywione, zregenerowane, przyspieszony ma być ich wzrost i również produkt ma zapobiegać wypadaniu rzęs. Aż tak dużo od tego produktu nie wymagam. Fajnie, że jest ten olejek arganowy, bo jednak olejek arganowy to jest cudo i naprawdę na wiele rzeczy się sprawdza. Natomiast aż tak bardzo tego, że rzęsy mają nie wypadać, być, rosnąć dłuższe, rosnąć szybciej, aż tak bardzo mi się nie nastawiała na to wszystko. Natomiast to, co jest genialnego, to to, że ten produkt świetnie sprawdza się po prostu jako baza pod tusz. I ja, kiedy zaczęłam go używać właśnie w ten sposób, to dostałam bardzo dużo komplementów dotyczących moich rzęs. Na szczęście nikt mnie na ulicy nie zaczepił, nie pytał, skąd mam takie rzęsy, ale tutaj najbliższe, czy przede wszystkim moja siostra, moja mama, które mnie widują najczęściej, zwróciły uwagę i pytały, czy sobie przykleiłam sztuczne rzęsy, bo zauważyły, że coś innego jest z tymi rzęsami. Czyli nakładam sobie warstwę bazy, później nakładam tusz. I zaraz Wam to wszystko pokażę, ale jeszcze z takich plusów muszę Wam powiedzieć, że to jest niesłychane, że kiedy nałożymy sobie taką oto bazę, później na to tusz, to tusz lepiej utrzymuje się cały dzień. Rzeczywiście on się dłużej wytrzymuje na rzęsach, w żaden sposób się nie osypuje, nie kruszy, a czasami z tą maskarą używaną samodzielnie miałam taki problem i lepiej się zmywa, co dziwne. Także co? Ja Wam pokażę, jak to wygląda, jak to działa, no bo to chyba jest najważniejsze w tym filmie dzisiaj. Najpierw nakładam po prostu jedną warstwę tej oto bazy. I teraz od razu, nie czekając jakoś bardzo, aż baza wyschnie, po prostu nakładam tusz do rzęs. I to tyle, cały mój sekret, czyli po prostu nałożenie bazy pod tusz. Żebyście jeszcze lepiej zobaczyli efekt, jaki można uzyskać tym produktem, to przed nagraniem filmu nałożyłam na rzęsy tylko jedną warstwę tego tuszu, którego właśnie dzisiaj używałam, bez bazy. I możecie sobie porównać, jak wyglądałby tusz nałożony samodzielnie i jak wygląda tusz z bazą. Mi bardzo efekt odpowiada. Co prawda rzęsy po nałożeniu bazy i po nałożeniu tuszu mają tendencję do tego, żeby się sklejać, bo już jednak jest na nich dużo kosmetyku, dlatego na to trzeba uważać, ale według mnie efekt jest naprawdę rewelacyjny. Ja nie nakładam tej bazy na dolne rzęsy, bo nie lubię aż tak mocnego efektu na dolnych rzęsach, natomiast jeżeli Wam będzie pasowało, to czemu nie? Dajcie mi znać, co Wy robicie, żeby Wasze rzęsy były piękne i długie. Czy macie jakieś triki, czy macie jakieś swoje tajemne sztuczki i sposoby. Bardzo jestem tego ciekawa, także koniecznie dajcie mi znać, podzielcie się tym ze mną i do usłyszenia następnym razem. Cześć!